Witam Państwa na konferencji Europosła Jerzego Wieńskiego. Pan prezes wrócił dzisiaj z Czeczenii, gdzie na Europejskiej Unii. I na dzisiejszej konferencji powie o zmianach i zasadach w tej republice. Proszę Pana prezesa o zabranie głosu. Znaczy ja może powiem raczej o tym, jak jest w Polsce. Dowiedziałem się właśnie w Moskwie będąc, że miałem konferencję prasową. Znaczy liście przede mną jeszcze tutaj. Dowiedziałem się tam, że byłem na spotkaniu z kadrowym, gdzie się też nie ucieszyłem. Huczne jakieś przyjęcie było, się też dowiedziałem z nimi na lesie.pl. I całą kupę rzeczy o sobie się dowiedziałem. Dowiedziałem się również od Republiki, że pan Kadyrow jest zbrodniarzem. Nie wiem, czy jak się będzie tłumaczyło, jak pan Kadyrow zechce wytoczyć proces albo przysłać kilku swoich synów. Także nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Ja w każdym razie to myślę, że do spotkania nie doszło między innymi z tego powodu, że ja to też dość oględnie mówiłem, że istnieje możliwość, że pan Kadyrow ma coś wspólnego z morderstwem. Panie Boskiewniany, z takiego opozycjonisty, ale to nas przypomnę. I proszę Państwa, natomiast co do Czeczenii. W Czeczeniu jest znacznie lepiej niż się mówi w polskiej, zachodnio-polskiej prasie. Natomiast jest znacznie gorzej niż się mówi w rosyjskiej prasie, bo według Rosjan Czeczeni wszyscy pływają lepiej miodem, żyją o połowę lepiej niż w Rosji Federacji. Tylko przesadą. Natomiast tak żyją ci, którzy są blisko pana Kadyrowa. Natomiast reszta po prostu dorabia albo w Rosji, albo dorabia w Berlinie, albo w Syrii, albo gdzieś tam. No i w ten sposób, i w ten sposób sobie żyją. Rzeczywiście na tym poziomie lud pracowity zawzięty. Co mogę tu powiedzieć? Pan Kadyrow oparł odrodzenie Czeczenii na islamie. Przymocy żony. Namówił kobiety do noszenia islamskich strojów. To pięknie wygląda ulica naprawdę w tych kolorowych sukienkach długich, takich z długimi rękawami. No, naprawdę to ładnie wygląda. I to jest autentyczne. Ja miałem przyjemność na bazarze przymierzałem sukienkę, chciałem przymierzyć takiej dziewczyny. I ona myślała, że ja chcę jej sprzedać. Nie, takie nie są to bez rękawów. One chcą mieć rękawami, to jest islamska moda z rękawami, to nie wolno mieć nowych ramion, więc nowych rąk, wszystkie tak noszą. To jest autentyczna moda. Jeszcze jedna rzecz chcę powiedzieć. W Polsce, w kościołach, pomimo że godziny mszy, są prawie wyłącznie stare kobiety. Tam poza godzinami mszy przychodzą modlić się 30-letni mężczyźni. I to w stopniu sporej ilości. Także to pokazuje, że islam po prostu wygra. I tyle co mam do powiedzenia na temat Czeczenii. Jeśli mam jakieś pytania, to bardzo proszę. Krzysztof Dzierżonowski, TAK TV. Pytanie dotyczące Niemiec. Rząd Niemiec będzie apelował do swoich obywateli, żeby robili co najmniej 10-dniowe zapasy żywności. I proszę pana prezesa o pański komentarz i próbę wyjaśnienia, jakie to zagrożenia mogą czyhać na Niemcy. No cóż, klasyk powiedział, że tylko rok temu, że nie wiadomo, czy 1 września dzieci pójdą do szkoły. Chcę wspominać, że po prostu się szykuje wojna od dawna. Amerykanie, przynajmniej niektóre kręgi w Ameryce prą tutaj do wojny. Póki jeszcze Rosja i Chiny są słabsze niż ten. Chiny ogłosiły, że już wejdzie obecną Rosję. Już ogłosimy. Także trwają bardzo ciekawe zmiany. Turcja w tej chwili chyba zmienia front. Amerykanie zabierają rakiety atomowe z Turcji, przynoszą do Rumunii. No, to są to typowe manewry przed wojną. Podobnie było przed II wojną światową. I tam też była zmiana frontu bardzo, bardzo drastyczna. Także no, może być bardzo różnie. Może nic się nie stać oczywiście. W każdym razie bardzo ostrzegam przed głosowaniem w Ameryce na panią Clintonową, bo to bardzo, bardzo zwiększa produkcję wojny światowej. Zwróćcie uwagę jeszcze na bardzo ważne rzeczy, na budowę baz w Redzikowie i na Łotwie. Zadaniem tych baz jest przechwycić ewentualne kontrrakiety rosyjskie. Bo w tej chwili się pokój opiera na budowie strachu. Jeżeli Amerykanie zaatakują i zniszczą Rosję, to rakiety rosyjskie wystartują i zniszczą ten. Ale jeżeli będzie wykryte o wiele wcześniej, to mogą być zniszczone, zanim dotrą na terytorium USA. Dlatego też te bazy, jak słusznie zauważa
pan Putin, naruszają równowagę strachu. My żyjemy dzięki naprawdę strachu, że się boją wzajemnie siebie. Jeśli naruszą równowagę strachu, to grozi wojnę światową i z tego sobie czasem też prawa. Dziękuję. Dziękujemy. Jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne konferencje.